I tak naprawdę po wszystkim. Weekend Money in the Bank za nami i rozpoczynamy trwającą 5 tygodni drogę do największej gali lata od WWE, czyli SummerSlam. Ostatni odcinek Monday Night Raw miał nam przedstawić potencjalne plany na właśnie galę 5 sierpnia, jak i przypomnieć, co wydarzyło się w Londynie. Jakbyśmy wszyscy zapomnieli po dwóch dniach, no nie? Zaczynając od Tag Team Turmoil, który wyłonił pretendentki do tytułów Tag Team, przez rozpoczęcie rywalizacji Logana Paula prowadzącej do SummerSlam, aż po poważne problemy w stajni Judgment Day. Tak więc, panie panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling, oto plusy i minusy WWE Raw z 3 lipca. Plus sekwencja otwierająca. Monday Night Raw otworzył nikt inny jak obecny mistrz świata wagi ciężkiej Seth Rollins, który otrzymał od publiczności naprawdę wielkie owacje i sing-along swojego team songu. Balor pokonany, więc czas pójść w przyszłość i znaleźć kolejnego pretendenta, prawda? I aż chwila strachu, ponieważ do ringu wchodzi Cody Rhodes i nie wiem, czy byłbym fanem walki właśnie tej dwójki o złoto teraz. Jednak na ratunek przychodzi nam Brock, który atakuje Cody'ego, jednak ostatecznie zostaje rozbrojony przez jeden Cody Cutter. Trzeba jednak przyznać, że sprzedał go nie jak Brock Lesnar. To potwierdza ich starcie na SummerSlam i miejmy nadzieję, że tym razem dostaną jakąś powoloną stypulację. Plus promo Judgment Day. Widać, że WWE naprawdę wiele stawia na grupę Judgment Day. Rhea jest mistrzynią, całkiem okej, Priest ma walizkę, Balor w storyline o tytuł, a Dominik? Well, to Dominik, który ma nuklearny hit od publiczności. Jednak kraksy po Money in the Bank są coraz bardziej widoczne, ponieważ trójka w ringu nie wie, gdzie jest Balor i nikt nie miał z nim kontaktu od sobotniej nocy. Rollins idealnie gra publicznością, która jeszcze bardziej rzuca się na Dominika, co ostatecznie doprowadza do wyzwania do walki. Cieszy fakt, że WWE dalej podkręca to, co dzieje się wokół Dominika, a taka walka z Rollinsem mu absolutnie nie zaszkodzi. Plus Shinsuke Nakamura kontra Damian Priest. No i zaczynamy zapewne serię walk, gdzie to zwycięzca walizki będzie walczył z innymi uczestnikami ladder matchu, którzy będą go oskarżać o to, że zabrał im sprzed nosa szansę życia. Patrząc jednak na ostatnich posiadaczy, głównie na Theoriego, to fajnie, że Priest tej walki nie przegrał. Panowie dali nam około 10 minut okej wrestlingu, gdzie wynik był z góry znany. Patrząc na obecnie pozycję Priesta i szczególnie na obecną pozycję Nakamury, wynik mógł być tylko jeden. Nic wyjątkowego, nic nadzwyczajnego, jednak dobra walka z dwoma doświadczonymi wrestlerami. Ciekawe, co WWE szykuje Nakamurze, o ile w ogóle coś szykują, ponieważ taki wielki talent na zapleczu się im marnuje. Plus segment Rondy i Bachelor. Nie wiem czemu, ale czułem wielką satysfakcję z tego, co mówiła Bachelor w tym promie. Nie dość, że wytknęła Rondzie to, że nie potrafi na mikrofonie za dobrze działać, to jeszcze poruszyła kwestię tego, że Ronda weszła w ten świat wrestlingu i mocno namieszała w dywizji, zupełnie na to nie pracując. Muszę się przyznać, że jestem wielkim fanem Rondy, głównie jej czasów w UFC. Jednak kiedy wrestler tego typu, właśnie Bachelor, który pracował wiele lat na to, wypomina takie rzeczy właśnie, powiedzmy, part-timerowi i bardziej celebrytce, to jest w tym naprawdę wielka satysfakcja. No i plus, to kolano od Bachelor było naprawdę personalne. Sam Kenny Omega uśmiechnąłby się na widok takiej akcji. Zobaczymy, gdzie to pójdzie, no i wydaje się, że Bachelor będzie tutaj face'em, patrząc na to, jaką zebrała tutaj reakcję. Neutral Tag Team Turmoil. No cóż, ta walka pokazała nam, jak wielkie dywizja kobiet ma braki. Trzy drużyny zebrane, powiedzmy, na kolanie i od razu mają szansę na zdobycie miana pretendentek. Nie chcę też podchodzić do tej walki za bardzo negatywnie, ponieważ próbują coś zrobić z Devil is Green i wydaje mi się, że jakoś to tam działa. Są w stanie wywołać całkiem okej reakcje, a i w samej walce mam wrażenie, że sprawdzają się z tygodnia na tydzień coraz lepiej. Jeśli nie będziemy budować tak teamu właśnie w ten sposób, no to niby jak mamy to robić? Jest to trochę, wiecie, taka sytuacja plus minus. Co niestety negatywne, trzeba tutaj podkreślić. To sposób, w jaki potraktowana została m.in. Indi Hartwell. Przy drafcie było dość, powiedzmy, wysoko, miało wtedy tytuł NXT kobiet. Jednak teraz dosłownie po minucie przegrywa pierwszą walkę? Naprawdę? I teraz za tydzień rozpocznie solową karierę i mamy uwierzyć, że, powiedzmy, szybko się odbije, że jest kimś, kto zagraża dywizji kobiet? Dziwne rozwiązanie, jednak jak wspomniałem, aby kogoś podbudować, niestety wiele osób trzeba poświęcić. I na miłość boską, możemy wreszcie skończyć trwający już pewnie około roku program pomiędzy Nikki a Candice? Plus promo Becky Lynch i Trish Stratus. Wiele tego typu prom dziś, ponieważ jakąś podbudowę do SummerSlam muszą zacząć, no nie? Widzieliśmy też, że ta walka odbędzie się na tej gali i możliwe, że wreszcie będzie to czysty one-on-one. Jednak świetny smaczek, jeśli chodzi o wygląd Trish, gdzie nawiązali do ostatniego momentu, w którym to musiała nosić taką maskę ochronną. Jednak jeśli chodzi o podbudowę, to promo trzeba pochwalić za kilka rzeczy. Najważniejsza jest taka, że pomimo wszystkiego Zoe Stark
została tutaj bardzo wysoko postawiona. Podkreślone było, że to dzięki niej Trish wygrała w Arabii i to ona najbardziej przeszkadzała Becky podczas Money in the Bank. Nie tylko podbudowano tutaj storyline pomiędzy Trish a Becky, nie tylko rozpoczęto podbudowę do samej walki, ale też i postawiono nową twarz naprawdę over. A po więcej takich, jak i wielu innych filmów ze świata wrestlingu, serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Was to zupełnie nic nie kosztuje, to tylko jeden przycisk, a dla mnie jest to naprawdę olbrzymia motywacja. Dziękuję wam bardzo. Minus: dziwne palenie czasu. Wiedzieliśmy, że na tej tygodniówce dostaniemy wiele palenia czasu, wiele powtórek i tak dalej. Jednak drugie promo Cody'ego było po prostu bardzo dziwne i prawda jest taka, że mocno niepotrzebne. Cody wychodzi ponownie na rampę, co ciekawe w garniturze, a nie jak w openerze, gdzie był w stroju do walki. Przywitał się bardzo ładnie z nową dziennikarką, powiedział, że walczyć z bestią będzie w każdej chwili, w każdym miejscu i poszedł. He? Oni to zrobili tylko po to, aby ludzie jeszcze raz śpiewali team song Cody'ego? Czy o co tutaj chodziło? To promo nic nowego nie dało. Cody powiedział kilka razy to samo w ostatnich miesiącach podczas rywalizacji z Brockiem. Rozumiem podbudowę programu, ale ten segment był naprawdę mocno niepotrzebny. Plus Viking Raiders kontra Alpha Academy. Nie wiem szczerze, co miałbym powiedzieć tutaj prócz tego, że dostaliśmy Maxine w akcji i publiczność była tutaj bardziej żywa niż przez 80% tego show. Gable, Maxine i Otis są niezwykle over i WWE ładnie pokazuje rozwój właśnie tej pani w ringu pod skrzydłami Giga Chada. Samo story z Wikingami jest już niesamowicie przejedzone, jednak z drugiej strony jakoś rozwój Maxine muszą pchać. Choć mogliby przejść może na kogoś innego, Wikingowie spokojnie po chwili podbudowy mogliby pójść nawet na tytuły tag team, czemu nie? Zobaczymy, co WWE dalej będzie robiło z Alfą. Teraz są niezwykle over, a wydaje się, że wraz z rozwojem Maxine będzie tylko lepiej. Plus podwodowa walki Logana. Wydaje się więc, że Ricochet kontra Logan Paul to jest obecnie planowana walka na SummerSlam i wiecie co? Jest to naprawdę fajne zestawienie. Rico wyzywa Logana do face to face za tydzień, co zapewne rozpocznie właśnie ich program. Dwie osoby, które lubią odwalać akrobacje, powinno chyba wyjść naprawdę fajnie. Aczkolwiek już wiem, że ludzie będą narzekać na to, że nie dojdzie do LA Knight kontra Logan Paul, ale niestety wszystkiego w życiu mieć nie możemy. Nataliowy plus walka o WWE Women's World Title. Szok, po prostu szok. Wygląda na to, że kiedy WWE chce jakoś przedstawić Natalię, to mogą to zrobić i bez większych problemów. Natalia właśnie pokazała, że po tych wielu, wielu latach braku zmian nadal może coś w ringu pokazać i ta walka to udowadnia. Tak, zwycięzca był pewny, ponieważ replay tytułu nie straci, jednak Natalia właśnie prawdopodobnie dała jedną z najlepszych walk w swojej karierze. Było wiele ciekawych akcji, a niektóre kontry, jak chociażby ten drop z narożnika replay, który Natalia skontrowała nogami, wyglądał niesamowicie brutalnie. Wreszcie dało się poczuć to doświadczenie, o którym non-stop Natalia gada i wreszcie dało się ją naprawdę fajnie oglądać. Bez zbędnego uśmiechania się, bez mówienia o swojej rodzinie, chodziło o jej postać, o jej zmianę i o danie nam wreszcie dobrej walki. Brawo Ripley i brawo Natalia. Plus promo Demiza i Ciampy. Mamy ciąg dalszy tej rywalizacji, o którą prawie nikt nie prosił, ale dzisiejsza wypowiedź obu daje nadzieję na coś ciekawego. Za tydzień dostajemy No Disqualification Match, a Miz wreszcie prezentuje bardziej, powiedzmy, ciekawszą postać. Bardziej agresywną w swoich wypowiedziach, wreszcie czuć ten ogień, który chwilowo widzieliśmy po WrestleMania. Skoro to No DQ Match, to kogo Miz ściągnie sobie do pomocy? I ważniejsze pytanie, czy Ciampie pomoże Gargano i będziemy mieli reaktywację DIY i walkę z Kevinem i samym na SummerSlam? Kurde, to wygląda zbyt dobrze. Neutral Matt Riddle kontra Giovanni Vinci. Na papierze powinniśmy dostać naprawdę dobrą walkę, ponieważ wiemy, że obu na to stać. Niestety jednak podczas oglądania show dało się przewidzieć długość, patrząc na to, ile do końca show zostało, mając jeszcze na uwadze main event. Całość służyła podbudowie pojawienia się Drew i w sumie co nie najgorzej. Mamy wprost potwierdzenie tego, że Drew idzie na Guntera, a i na zapleczu dostaliśmy info, że Riddle i Drew zawalczą za tydzień w tag team meczu. Wydaje się, że dałoby się to rozegrać jakimś segmentem, lekkim promem, coś wiecie, na zapleczu czy coś takiego, a nie walką trwającą minutę, która stawia Giovanni Vinci w niezbyt dobrym świetle. Plus zakończenie Raw. No i main event, który został przyklepany w segmencie otwierającym i mamy starcie wielce uwielbionego z wielce znienawidzonym. To naprawdę dobre zestawienie, ponieważ mamy nie tylko pokazanie Mistrza Świata, mamy również podkreślenie Judgment Day. Jak i, co najważniejsze, stawiamy posiadacza walizki Money in the Bank w świetle reflektorów. Pomimo naprawdę okej walki, najbardziej tutaj liczyła się końcówka, no bo prawda jest taka, że Dominik nie pokonałby Rollinsa. Priest wychodzi, doprowadza do DQ i mamy teasowanie inkasacji walizki. Jednak wychodzi
wychodzą wspomniane wcześniej problemy Judgment Day na światło dzienne i Finn atakuje Rollinsa, niszcząc plany na potencjalną realizację kontraktu. Mamy tę samą sytuację, co była praktycznie na Money in the Bank, tylko że odwrotne osoby. O ile raczej większość nie chce rozpadu Judgment Day, to wydaje się, aby pchać historię Balora i aby pchać potencjał Priesta, trzeba ich lekko skrzyżować i to właśnie WWE robi. Oby, tylko mówię, ostatecznie nie doprowadziło to do rozłamu grupy, bo byłoby to wielka strata dla Monday Night Raw. Podsumowując, ostatni odcinek czerwonej tygodniówki był typowym show po gali pay-per-view, gdzie trzeba było, powiedzmy, wiele rzeczy zaczynać od nowa. Tymczasem dostaliśmy jeszcze z 30 minut powtórek i przypominania nam tego, co było 2 dni temu i takie tam. Wrestling w sam sobie zły nie był, a segmenty w większości miały sens i ładnie podbudowywały nadchodzące programy pod SummerSlam. Sam nie wiem, jak oceniłbym tę tygodniówkę, a na siłę robić tego po prostu nie chcę. Jednak jeśli wy możecie, to śmiało piszcie w komentarzach poniżej, jak oceniacie ten odcinek Raw w skali od 1 do 10. Jestem niezmiernie ciekaw waszych opinii na temat tego show. Jak zawsze chciałbym również podziękować wszystkim wspierającym za dalszą pomoc w rozwijaniu mojego kanału, a największy buziak kieruję w stronę Piotra i Sfersa. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling, dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.